czy wiesz, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma immunitet i przywilej nietykalności, co zapewnia mu niezależność i niezawisłość? Immunitet RPO oznacza, że nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Sejmu. Obejmuje to również wszelkie formy zatrzymania czy aresztowania. Niezależność RPO jest chroniona także przez przywilej nietykalności, który oznacza, że nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, chyba że zostanie ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.